Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Demon, a to jest kolejny odcinek z Amnezji. Zastanawiałem się przed odcinkiem, w jaki sposób mógłbym ewentualnie zrzucić... Nie mam teraz nawet 30 klatek na sekundę. Widać, to jest w miarę wymagająca lokacja. Nie wiem, w jaki sposób tutaj zrzucić drabinę. Pomyślałem, że może walnąć... cegłą, bo ja tu nie widzę żadnej drogi wyjścia stąd. Nie, to chyba nie jest jeden z najlepszych pomysłów. Co mamy w ogóle w zadaniach? Osuszyć kanał, dobra, ale w jaki sposób ja mogę osuszyć kanał? To jest, myślę, najważniejsze pytanie i... Najbardziej by mi było potrzebne właśnie, jak miałbym osuszyć kanał, to raz. A dwa, jak mogę gdzieśkolwiek wejść? Może tu? Czy tutaj było to więzienie? Nie, tu jest więzienie. Czyli tutaj raczej się nie będziemy kierować. Po rurach mam wejść? Parkour w Amnezji? Nie sądzę, żeby tak było, ale może. A, dobra. Damy radę w ogóle tutaj wskoczyć? Nie, nie bardzo. Dobra. Pomyślmy logicznie. Co tu trzeba zrobić? Tutaj jest dźwignia, nie da rady jej ruszyć w ogóle. No, ciągnij. Mhm. Nasmarować przekładnie. Pusty słoik. Czym ja mogę nasmarować przekładnie? No niczym w sumie, co tutaj mam w ekipunku. A tutaj coś mogę zrobić? Kurna, będę się teraz zgubił. Ja pierdzielę. Mam kamieniem w coś rzucić. Drabinę, żeby się opuściła. Nie. Marny pomysł. Aha. To jest, jak pamiętam, zamknięte, tak? Ani drgnął. Aha. Dobra. Czyli po kolei. Tu może mogę jakoś wejść? O Jezu. Mam jakieś rusztowanie tutaj. Kurna, nie pamiętam tej lokacji w ogóle z żadnego LP, więc widzę, będzie trochę lipnie. Ja pierdzielę. Będę się teraz gubił ze 2 godziny, aż zanim tutaj wejdę. Po prostu super. Makaj mi ta rura, albo mogę tego się złapać. A, nie, dobra. Co dalej, gro? Co mi podyktujesz do zrobienia? Na drabinę w biegu! Nie, nie da rady. Ha. Widzę, że jest tutaj zagwozdka, która... Odsączanie oleju. O! Takie coś? A, no! Dobra. Czyli mogę już to tutaj dźwignię, tak? Tak, chyba mogę nasmarować dźwignię. O, tak. Uderzenie chyba je uszkodziło, dobra. Cegiełką! Tak z boku walnąć, żeby... Hyla! Dobra. To chyba nie da rady. Uderzenie chyba ją uszkodziło, ale w jaki sposób ja mogę uszkodzić to bardziej? Pewnie taruję, bloguję odrobinę. Kamieniem. W górę. Nie. Kurde. W jaki sposób ja mogę to rozwalić? Wybaczcie przerwę w nagrywaniu. Okej. Okay. Może drabinę mam ruszyć. Nie. Może jeszcze raz mam ruszyć tą dźwignię tutaj. I rąbnij w to jeszcze raz. O, tak. Chyba to jest to, co potrzebuję zrobić. Dobra. Ja. O, tak. Jest. Dobra. Okej, okay, to była łamigłówka wymagająca sporo mojego logicznego myślenia i duża część mojego mózgu zajęła się właśnie tą łamigłówką. Muszę sobie dokupić ramu do mózgu, bo nie za bardzo kontaktuję, co się dzieje w tej amnezji. Okej, okay. Co my tutaj mamy? Co to jest? O kurna, nie, łamigłówka z dźwigniami jakaś. Napraw maszynerię, która steruje wschodnim mostem, o Boże. Aha. O! A, będę miał dostęp do lokacji poszczególnych. No dobra, dobra. Mogę tutaj wejść? Sterownia. Aleksander wiedział, że musi być jakiś sposób na dokończenie rytuału, nim będzie za późno. Musiał nauczyć swego przyjaciela, aby jak pozyskiwać esencję. Było to niezbędne. Dobra. Patrzę, czy... Nie, chyba jest dobrze. Pop filter przed mikrofonem. Żeby nie było zaraz, że źle coś nagrałem. Hua!
To nic nie dało. Okej. Co my tu mamy? Świeczuszkę, mamy krzesełko. Piękne, wygląda jak tron trochę, tylko takie mniej... Ja wiem, ozdobne? Dobra, nieważne. Przestań demon pierdzielić i zajmij się grą. To jest mój priorytet w tym momencie. A tu... Nie, dobra, nic nie słyszałem, nic nie słyszałem. Powiedzmy, że nic nie słyszałem. Aha, rur nie mogę ruszyć, tu są łańcuchy. Lewo, prawo, prosto. Może skręcę prosto, albo... Tu coś jest, będzie ciekawego za tymi skrzyniami. Dobra, powiedzmy, że najpierw pójdę w lewo. Hello? O, będzie wesoło. No. Ta rura się świeci z jakiegoś konkretnego powodu? Chyba raczej tak, bo przestała się świecić. Dobra, co my tu mamy? Kręcę właśnie myszką. Okręgi. A na jaki wał ja mam to robić w ogóle? Czy mają się wszystkie te podnieść, czy jak? Dobra, jedno już podniesione, drugie też. Trzecie. Stop! Nie, nic się nie dzieje, dobra. I tak właściwie co mi to dało? Teoretycznie nic. Nie widzę tutaj, żeby coś się zmieniło w tym pomieszczeniu. To coś ciekawego? Nie. Może to sobie mogę na głowę zrzucić. To raczej nie jest najmądrzejszy pomysł, no ale... Jak to... Wydawało mi się, okej. Okay. Powiedzmy, że mi się wydawało. Coś nie. Po co się ta rura świeciła w ogóle? Ja mam gdzieś rurę naprawić, czy jak? Trzeba mi ją jakoś przygiąć tym. O! Przesiwo, dobra. Nie notatka. On jakoś może przygiąć tym, walnąć w to. Nie wiem. Zobaczymy. Najpierw to ja przeszukam sobie te wszystkie pomieszczenia, a później ewentualnie czymś się zajmiemy. Te drzwi są jakieś ładniejsze, więc ja naprawdę najpierw pójdę tutaj. Cześć. Aha, tutaj mamy podobne pomieszczenie. Tu jest jakaś para z rury ucieka, nie, chyba nie muszę się tym interesować. Tutaj jest rura. Może ja wezmę sobie te rury, zrzucę tam do głównego holu. Później będę myślał, co z nimi robić. Jak na razie mam pustkę we łbie, ale myślę, że właśnie trzeba będzie naprawić jakiś rurociąg. Bo raczej do niczego innego rur nam nie będą potrzebne. Chodź tu. Gdzie jest rura? Ruro, gdzie jesteś? Gdzie ona znikła? Czyżbym zepsuł grę właśnie? Nie, dobra. Jest rura. Okej. Okay. No to idziemy najpierw do tamtego pomieszczenia. Zacznę trochę może biegać, żeby tutaj nie... Było za wolno. Cześć. Tu nic. Krzesiwo. Dobra. Alright. Nic nie mogę z tym zrobić, więc... Jakaś będzie na pewno zagadka z tym, ale... Jaka to jest tym jeszcze ciekawie. Koło się zablokowało. Może trzeba to smarem jeszcze raz napełnić. Koło się zablokowało. Aha, no to tutaj raczej nic ciekawego nie zrobię. Tam byłem, czyli teraz tutaj. Na razie nic się nie dzieje, niesamowite. W którą ze strony? A, w tą. To się zamyka? Może by tu coś podstawić, co? Na jakieś skrzynki, powiedzmy. O, pod to. Co się stanie? O, no dobra. To sobie... Powiedzmy, wezmę tutaj drugą skrzynkę. O tyle. Jeszcze może trzecią skrzynkę sobie tutaj wcisnę. Wiecie, w razie czego, że jakby mnie coś goniło, to żebym mógł w jakiś sposób temu czemuś uciec. O, no i elegancko. Mogę przejść? O, no i ludzie, kurde. Super, no. No i tak, to ja rozumiem. Witam Państwa bardzo serdecznie. Co tutaj mamy? Nie widzę tutaj nic interesującego. O, stąd też się otwiera. Dobra, dobra, ale taka blokada w drzwiach myślę nie jest takim głupim pomysłem. Kamienie. Przydadzą mi się do czegoś te kamienie, czy tak nie bardzo? Jeszcze na razie nie wiem. Wejdźmy sobie tutaj. O, to tam.
Na razie. Tam, gdzie krew nie idziemy. Nie? Tam się działy złe rzeczy, nie? A tu nie ma krwi. Ciekawostka. Ok. Co się może tutaj mi stać? Może wpaść potwór i po prostu mnie zabić. Co jest całkiem prawdopodobne według mnie, ale może też nie stać się nic, co by mnie nawet wystraszyło. Co by było fajniejsze? Czy to też jest krew? Nie, może to jest rdza. Powiedzmy, że to jest rdza. O Boże. Co to jest? O nie. Tak. I tak? Nie. Tak. Chyba coś zaczęło działać. Nie do końca wiem co. Jednak podejrzewam, że to coś działa. Skoro coś się tutaj tak zaczęło dziwnie robić, to znaczy, że coś się... O, co to jest? Może tak najpierw. Drewniana korba. Czyżby któryś kołowrotek przy drzwiach miał mi się urwać, czy jak? Nie chciałbym tego, szczerze, ale... chyba taki jest naturalny stan rzeczy. Dobra. Teraz muszę iść ten... Coś tu jeszcze jest ciekawego? Te drzwi otwieram jako ostatnie, oczywiście. Chyba, że co tam za tymi drzwiami jest? A, to tu najpierw pójdę. Halo? Dobry? O, tu jest łamigłówka z jakimiś rurami, dobra. Czyli tak, na pewno muszę tamte rurki stamtąd przynieść, bo nie wierzę, że one były tak dla picu tam położone. Cicho. Ludzie, come on. Nie rozwalaj mi tu tych skrzynek, nie rób mi rozpierdzielu już. Przepraszam cię, że tak już na ciebie krzyczę, a dopiero cię poznałem, Ruro. Ale nie rób mi tu rozpierdzielu. I te skrzynki mają tutaj zostać w razie czego, jakbym musiał się szybko ewakuować z danego miejsca. Z powodów nadnaturalnych. Obróć mnie. Obróć tą rurę. Obróć tą rurę. Boże, to obracanie myszką jest tragiczne. O! Nie! Chodź tu. Chodź tu, Ruro. O, dziękuję ci. Z rurą naprzód. O! Mogę łapać sobie w powietrzu. Ha, ha! Ale jestem dobry. Dobra. O! Czy to może być problem delikatny? Przyznam. Tu ma pan coś lecieć? Jakaś ciecz czy coś? Nie wiem. Nikt mi chyba nie odpowie raczej. Muszę sam zgadnąć, czy coś tu ma lecieć, czy nie. W każdym razie muszę naprawić ten silnik. A nie, tutaj już jest wszystko w porządku, czyli tutaj muszę naprawić rury. Dzień dobry, jestem hydraulikiem. A może trzeba to zrobić tak jak tutaj? Tylko tu strasznie dużo tych rur jest. Ha! Dobra, na razie je tutaj postawię, tak żeby się nie walały tam po ziemi jakoś. O, powiedzmy druga, tak? Tak? Jak to ma wyglądać? Chyba tak, jak się samo obróciło, to chyba będzie działać. Dobra, nie mogę stąd wyciągnąć żadnej rury? Nie. No dobrze, gro. Posłucham cię tym razem. Zostało nam te najmniej miłe pomieszczenie. Podejrzewam, że tam, gdzie jest krew, pojawi się też potwór. Chociaż nie jestem tego do końca pewien, więc... Zobaczymy. Nie widziałem nigdzie więcej rur w sumie. Tam leży jedna. Tu jest krew. Powiedzmy, że tej krwi tutaj nie ma. Po prostu przyjmijmy, że tej krwi tutaj nie ma. Jest notatka, ale krwi nie ma. Oczywiście rurę to ja sobie od razu odniosę do tamtego pomieszczenia. Otwórz się. Muszę tak to otwierać. Dobra. Spokojnie. Lewą spokojnie. Gdzie to było? Tutaj. Ok. Zagadka z górami. Panie Hugo, proszę się tu ustawić tak, jak powinnaś być. Tak? Nie. Widzę, że będę tu musiał to dopasować. I chyba, a może jakbym tutaj zmienił? O tak. A to... Taki duży rozstaw by był potrzebny. O! Tak. Będzie działać? Czy potrzebna jest jeszcze jedna rura? A jakbym to obrócił, powiedzmy, ta... O tak. O! Coś chyba zaskoczyło, widzę. Mój niesamowity fart się jednak okazuje, że...
Kim jesteś? Zamknij ryj. Nie ma cię tu. Wiesz o tym, że cię tu nie ma? Wiesz. To cię tu nie ma. Okej. Okay. Notateczka. O, dobra, przeczytam wam to, bo widzę, że to jest... Znaczy, że to po prostu mi pomoże w jakiś sposób ułożyć tą maszynę, chociaż i tak mi całkiem nieźle idzie. 13 stycznia 1799. Tytuł maszyna, oczywiście. Ilość pracy, jaką włożyłem w tę maszynę, przekracza ludzkie pojmowanie. Na samą myśl o tym, że od chwili, gdy po raz pierwszy próbowałem ją skonstruować, minęły całe pokolenia, opada mnie zmęczenie? Dziwny taki trochę zwrot, chyba że jest poprawny, to sorry. Ograniczenia, jakie narzuca mi ten świat, niezwykle utrudniły mi pracę. Musiałem skonstruować molocha niemal stukrotnie większego niż delikatny mechanizm, który masz naśladować. Zostałem zmuszony do porzucenia myśli o błyskawicach napędzających moje urządzenie i zastąpienia ich topornym silnikiem parowym. Stary, tego nawet dzisiejsi naukowcy nie potrafią wykminić, jak złapać błyskawicę i ją użyć do celów takich prądotwórczych, powiedzmy, elektrownie. No ale spoko, miałeś marzenia, każdy może mieć marzenia. Nie wiem, co konstruktor oryginalnego urządzenia powiedziałby na widok mojego potwora. On pracował z lupą, żeby zmontować maleńkie części w jedną całość, a ja potrzebuję 5 ludzi do ustawienia wieży z kutego żelaza i łudzę się, że zdołam uzyskać choćby cząstkę energii medalionu. Czego? Medalionu? Jakiego medalionu? Nie wiem, co tutaj oznacza ta krew, ale krew w grach na pewno nigdy nie kojarzy się dobrze. Albo to ktoś zginął, albo kogoś zabili, albo coś w ten deseń. Tam jest chyba oliwa. Wypuśćcie mnie do tej oliwy. Ona jest moja! Tak, to jest oliwa. Aha, dobra. Co ja tu potrzebuję zrobić? Powiecie mi, czy nie? Znaczy, tu jest w sumie na dół już tam położone. Znaczy, jest na dole to. Jakieś dźwięki tutaj odchodzą, więc myślę, że jest działa. A to wiecie, tylko takie moje domysły. Tu wszystko działa, naprawdę? Działa, bo już nie mogę tego ruszyć, dobra. Tutaj wszystko działa? Też działa, lol. Mam jakieś zadania w dzienniku uaktualnione, czy nie? Nie, chyba jeszcze będę musiał coś naprawić. Ale co? Jak tu już jest wszystko? Tu już jest wszystko ogarnięte, powiedzmy. Tam też, więc wracamy tędy chyba, nie? Halo? Jest tu kto? A tutaj? Koło się zablokowało. Może mam wrócić do tamtego pomieszczenia i po prostu... pobrać jeszcze raz tą, co tam leży. Znaczy, co płynie. Oliwę jakoś, czy co to tam jest? Jakiś smoła? Nie wiem, co to jest tam. Dobra, więc jedynym tropem moim w tym momencie jest właśnie... cysterna? Okej. Okay. Niebieskie światło oślepiło go, tak jak w tym algieryjskim grobowcu. Przyciągało go równie mocno jak tamto, ale silny ucisk barona nie pozwolił mu się ruszyć. Wow, to działało? Więc rozumiem, że chyba dobrze wszystko zrobiłem, tak? Okej. Dobra. Dzień dobry Państwu. Mam już zaktualizowany ten? Wschodnim mostem. To jest wschodni most? Proszę Państwa, może jeszcze raz ruszę tymi dźwigniami, bo chyba powinno mi się zadanie zaktualizować, co? Czy nie? Wow, nie mogę już tym ruszyć? Nie. Go down! Nie. Stary, do dołu, proszę cię. Aha, moja głupota nie zna granic, widzę. Stój. I w dół. Nie? Aha, to jest od opuszczania, a tamto od podnoszenia mostu, dobra. Zajarzyło już. Demon rozumieć, okej. Okay. Co my teraz tutaj mamy? Cysterna. Jego oczy przyzwyczaiły się do ciemności, ale w mroku nie dostrzegł żadnej sylwetki. Ciesz się. Jak ja bym dostrzegł sylwetkę w mroku w takim przesranym... O! Znowu będzie potwór wodny? W takim przesranym zamku to
O matko, to by było masakra. Dobra, jakie mam zadania? Osuszyć kanał muszę, więc chyba tutaj takie ścieki tego typu są, więc myślę, że to będzie na tej zasadzie. Płatki róży jakieś te? Wow! Retrospekcja, jak widzicie. Dość interesująca lokacja, tylko tak. Może ja teraz sprawdzę, czy tego potwora wodnego tutaj nie ma. Hop! Wow! Mocno krwawie. Dobra, to teraz powinno być dobrze. Dobra. Nauka odbyta na dzisiaj, czyli... co robić? Powiedzcie mi, co robić, co robić, co robić? Nie skakać z wysokich półek, bo Damian... Daniel, przepraszam, Daniel. Myli mi się jakoś. Daniel ma słabe nogi, więc nie da rady. Dobra. Więc widzę, że tutaj w tym miejscu to jest wszystko. Czyli będę raczej schodami schodził. Nie widzę tutaj żadnego wodnego potwora, ale może on się ujawni dopiero w późniejszej fazie tej lokacji. Mam nadzieję, że nie. Parkour? Dobra. Dobra, spokojnie. Daniel, ty nie umiesz skakać, więc spokojnie. Skrzyneczka. Ładnie. Otwieraj. Siarap, jakieś kurna szepty czy coś takiego? Co to jest? W komnacie słychać słaby pomruk. Nie sądzę, żeby tu w amnezji był boss, ale okej. Może to będzie co innego, coś mniej złowrogiego. O! Co to było? Jeżeli to znowu wodny potwór, to ja nie zdzierżę. Przekierowanie wody z kanałów. Przyda się. Everything in my power to stay focused and not dwell too much on my own doubts. Alexander woke me up early and told me it was time we got started on our work. He was obviously excited to get going, and we headed downstairs to the old dungeon where he preferred to attempt his rituals. It turns out that Alexander is a true Renaissance man, paralleled only by Da Vinci, I'm sure. He showed me several rooms fitted for specific research, such as anatomy studies, alchemy, and botany. The crown of Brennenburg must be the inner sanctum, a most hallowed ground where we shall attempt to permanently banish the orb's shadow. Kolejna kartka z pamiętnika Daniela. Co się stanie, jeżeli ja przekręcę ten valve tutaj? Zawór po polsku mówiąc. I co się stanie? To był chyba fatalny pomysł. W cysternie znajdują się zawory umożliwiające przekierowanie wody z kanałów. Zawory, czyli nie jest jeden, tylko kilka. Nie podoba mi się to. Korba do maszyny. Na co mi korba do maszyny? Do jakiej maszyny potrzebna jest mi korba, powiedzcie. Ciekawe. Umówmy się tak. Ja na razie nie podchodzę do tego zbiornika, bo się go boję. Po prostu. Wow. Z czystego, zdrowego rozsądku. Tam, gdzie słychać pomruki z jakiegoś dziwnego... Wszystko w porządku. Dlaczego tak ci się marzę przed oczami? Tam, gdzie słychać jakieś dziwne pomruki, tam raczej idziemy w ostatniej kolejności, więc ja na razie nie będę się tam porywał.
Plum, plum, plum. Dania trochę jak kaczka chodzi w tej wodzie. Albo może mi się tylko zdaje. Dobra. Co my tutaj? Jeszcze tego sporo tych kanałów jest. Elegancko. Tam jest ten zbiornik. Dobra, ja go nie ruszam. Ja go nie ruszam, tak jak mówię. Jak go nie ruszam. Co to jest? Most? Mogę na niego wejść? Most przytwierdzony jest do sufitu z zardzewiałym łańcuchem. To może można w niego jakoś rąbnąć, czy coś? O ile oczywiście trafię. Bo moje celowanie w amnezji też nie jest jakimś... Here we go, super aimem. Okej, z tą zagadką sobie poradziłem w miarę szybko, chociaż nie można to chyba nawet nazwać zagadką. Dlaczego tam to jest zawalone? Czy to jest w ogóle zawalone, czy jak? Dobra. Spokojnie, spokojnie, Daniel, spokojnie. Ja tu nie mam zamiaru na ciebie krzyczeć, ale... powinieneś teraz dostać antynagrodę naprawdę jakąś, bo jeżeli drzwi są przysypane przez masę skał plus masę jakichś kawałków ścian, to raczej, że ich nie ruszysz. Proste, proste, bardzo proste. 8 August 1839. I could never be certain until today that I was on the right path. Using my orb, Alexander managed to channel its power unto us. The inner sanctum flared with blue, fiery light, and I could feel the same things I felt in the dark chamber in Algeria. It was like standing in a mad whirlpool of impressions. It was terrifying. But Alexander kept calm and wielded strange tools of science in order to tame the storm. Suddenly, the blue light was stained by strains of red, and the walls burst with pulsating tissue resonating with the scene. Alexander quickly covered the orb in some cloth, and the unspeakable thing vanished. Apparently, the orb's shadow is closer than Alexander thought. He said I should prepare for a warding ritual tomorrow. I'm not sure what he expects, but I have a bad feeling about this. Wyraźnie widzę, że Aleksander to naprawdę był jakiś świr, bo nie dość, że kroił psy, to jeszcze kurna interesował się jakoś kurna czarną magią, czy co to tamkolwiek było. Przekrowanie wody z kanałów. Ciekawe, czy to jest ostatni zawór? Nie, pewnie ze trzy będą, bo to taka okrągła liczba. Dobra, jako że mi się kończy już czas na odcinku, chociaż jestem bardzo ciekawy, co się stanie dalej, jednak, wiecie, ja tak za bardzo czasu nie mam. W tym momencie akurat, bo no nie będę na pewno tak jakoś mocno w późno w nocy siedział i nagrywał Amnezję się Daru, jak wszyscy chcą spać, prawda? Tymczasem właśnie dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, zapraszam do kolejnych filmików i na razie.